Czy efekt mezoterapii jest widoczny od razu? Należy pamiętać, że tutaj podajemy preparaty odżywcze, które rewitalizują skórę. W związku z tym takim kluczem do uzyskania efektów po mezoterapii jest systematyczność. My musimy stale, systematycznie podawać składniki odżywcze. Czyli rzeczywiście, żeby taki efekt był ewidentnie widoczny, to musi być to wszystko robione w takich seriach. I wszystko zależy od tego, jaki stopień starzenia skóry występuje u danego pacjenta. Jeżeli to jest młoda kobieta, młoda dziewczyna, która ma 30 lat, o której występuje pierwszy stopień starzenia skóry, tak? Bo już po 25 roku rzeczywiście tracimy kolagen, tracimy kwas hialuronowy. Kiedy pojawiają się już pierwsze zmarszczki, zmarszczki mimiczne, skóra jest lekko niedowodniona, czyli taka przesuszona, to wtedy taki zabieg wystarczy zrobić dwa zabiegi co miesiąc, a potem raz na rok. A jeśli zmiany na skórze są głębokie? W przypadku, kiedy mamy pacjentkę, u której stan starzenia skóry kwalifikujemy jako drugi, czyli kiedy mamy już średnie nawilżenie skóry, kiedy pojawi się zmarszczki, które już nawet nie są zmarszczkami mimicznymi, ale pojawiają się i są obserwowane na skórze w spoczynku, wtedy ten zabieg musi być wykonany częściej. I taką klasycznym schematem to jest dwa zabiegi, trzy zabiegi co dwa tygodnie, potem trzy zabiegi co 30 dni, a potem już zabieg przypominający co 90 dni. Natomiast jeżeli mamy stan skóry już naprawdę bardzo zaawansowany, kiedy już nie ma w ogóle jędrności skóry, kiedy dochodzi do opadania owalu skóry, kiedy gęstość skóry jest bardzo zaburzona, to tych zabiegów musimy wykonać już więcej, a więc co najmniej 3-4 zabiegi co 15 dni, potem 3 zabiegi co 30 dni, a potem również zabiegi przypominające. Czyli takim kluczem do uzyskania efektów mezoterapii jest systematyczność i systematyczne podawanie składników odżywczych.